Znaj średnią, medianę i dominantę dla następującego zbioru liczb. Zwykle mówiąc o średniej, mamy na myśli jakąś wartość przeciętną. W statystyce opisowej, kiedy mówimy o średniej, to chodzi najczęściej o średnią arytmetyczną. Jednak te trzy miary, mediana, dominanta i średnia arytmetyczna, są często nazywane również miarami średnimi bądź miarami tendencji centralnej. Miary tendencji centralnej generalnie dotyczą wartości, wokół której skupiają się liczby. Takiej wartości właśnie środkowej, czy przeciętnej, albo średniej. Liczymy więc średnią. Więc dodajemy 8 liczb, więc dzielimy przez 8. Teraz dodajemy 23 plus 29 plus 20 plus 32 plus 23 plus 21 plus 33 i dodać 25 i to się równa 206 przez 8 i to się równa 25,75. To jest pierwsza z naszych miar, czyli średnia arytmetyczna. Innym sposobem na znalezienie przeciętnej średniej miary jest znalezienie mediany. Mediana to inaczej wartość środkowa. Żeby ją znaleźć, musimy liczby uporządkować w kolejności od najmniejszej do największej. Teraz porządkujemy liczby pierwsze z 20, potem 21. 22 nie ma, jest 23. Kolejne 23, 25, potem mamy dopiero 29, 32 i 33, jest 8. W tym przypadku będą dwie liczby środkowe, a jest tak dlatego, że mamy parzystą ilość liczb. Gdybyśmy mieli nieparzystą, mediana byłaby łatwiejsza do znalezienia i byłaby w naszym zbiorze. Byłaby jedną z liczb, które są wymienione. Ale ponieważ ilość liczb jest parzysta, musimy policzyć średnią z dwóch środkowych liczb, a nasze dwie środkowe liczby to 23 i 25. Więc musimy policzyć z nich średnią. To jest 48 przez 2 to 24. Tak więc naszą medianą jest 24. Więc mamy już dwa sposoby znajdowania wartości przeciętnej. Została nam jeszcze do policzenia dominanta. Dominanta to po prostu liczba występująca w zbiorze najczęściej. Tutaj każda występuje pojedynczo, tylko 23 pojawia się dwa razy, więc w tym przypadku najczęściej, co oznacza, że to 23 jest naszą dominantą.